Cześć, z tej strony Lukas i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Oczywiście jest to seria od początku do majątku, no i witam was serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale. Jak widzicie, dzisiaj mamy już kwiecień, godzina 9 i 9. Godzina 9. I jak widzicie, stoi przede mną, wiadomo, Władek. Władek, który jest, wiadomo, podpięty do beczki naszej oczywiście pięknej. Ponieważ dzisiaj lecimy sobie na początku rozdawać gnojowice, więc sobie oczywiście zasiadamy do tego Ladisza od razu i lecimy sobie, wiadomo, z robotką. Dzisiaj lecimy sobie z rozdawaniem gnojówki na nową dzierżawę. Która została, wiadomo, wzięta. Na ostatnim filmie, jeśli ktoś nie widział ostatniego filmu, kiedy był po pierwsze nowy nabytek, a po drugie coś tam już zacząłem mówić o tej dzierżawie, na którą dzisiaj idziemy. No to sobie dzisiaj, wiadomo, na nią jedziemy i lecimy sobie rozdawać gnojowice, więc zobaczymy, jak to pójdzie. Ogólnie, jak widzicie, czas został przewinięty do kwietnia, mamy już kwiecień, tak jak wspominałem na początku filmu. I ogólnie, co jest to poza odcinkiem, to tak sobie myślę, że co zostało zrobione, to chyba został posiany do końca owiec i został, wiadomo, nakarmione krówki i wiadomo, kurki i te sprawy. No i wiadomo, to jest podstawa podstawy, więc to i tak by musiał człowiek, wiadomo, to zrobić. Ogólnie dziękować serdecznie za ogromny odbiór ostatniego filmu. Jestem w szoku, nie? Co ten film zrobił? Naprawdę szapoba, czapki z głów. Dziękować serdeczne. Nie sądziłem, że tyle, wiadomo, tych subskrypcji, łapek, wszystkiego, co tam mogło być, wiadomo, by było. Więc za to serdecznie dziękuję. Więc za to serdecznie dziękować. I serdecznie dziękować za taki odbiór. I że wam się chyba ta 60 spodobała. Słyszałem dużo, parę głosów, że na temat tego, żeby dać kabinę puszki, puszkę, żeby dać jeszcze tura. Ogólnie z turem zobaczymy. Możecie napisać w komentarzu, czy jak teraz ktoś, wiadomo, to ogląda. Czy byście woleli, żebym tur założył do tej 60, czy chcielibyście jednak założyć, żebym założył tura do Władka, bo ogólnie od samego początku mam taki zamysł, tak jakby, żeby, wiadomo, ten tur wylądował we Władku. Ogólnie jeśli chodzi o kabinę, no to raczej puszkę bym się nie pchał, raczej bym się pchał w coś innego, zobaczymy jeszcze, jak to, wiadomo, wyjdzie. Więc ogólnie, tak jak możecie zauważyć, teraz sobie robię na nowej łączce, oczywiście na tej łączce, która została, wiadomo, wzięta w dzierżawę. Ogólnie jest to wzięta dzierżawa, oczywiście od Krzysia. Serdecznie zapraszam tam do Krzysia, bo tam u Krzysia został ostatnio opublikowany pierwszy vlog, odcinek z tej po prostu, że on nagrywa swoje gospodarstwo, jeśli kogoś by to interesowało. Bardziej, wiadomo, żeby pooglądać te większe, tą większą perspektywę, o, dokładnie, z drugiej perspektywy, dokładnie, tutaj podziękowania dla Marusia, więc ogólnie, jeśli ktoś chce zobaczyć, to po pierwsze, drugą perspektywę, jak wygląda ją odcinki z tej jakby od podszewki, jeśli tak można nazwać, i wiadomo, jak wyglądają odcinki na przykład na takich większych maszynach, bo no, tych maszyn, wiadomo, w porównaniu do mojego Władka 60, no to wiadomo, jest ten przeskok. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to serdecznie zapraszam. Link macie w opisie i tam możecie wbić. Oczywiście kanał KND Team. Jeśli kogoś by to interesowało, również zapraszam na naszego Discordzika. Również macie link w opisie, tak. I oczywiście ogłoszenie parafialne musiało być. Akurat po pierwsze ogłoszenie parafialne, a po drugie, wiadomo, mała reklama serwera i również kanału kanał Konradka, więc jeśli, tak jak mówię, ktoś jest zainteresowany, to serdecznie zapraszam, ale wracamy już do tej serii, co tu się, wiadomo, wydarzy co będziemy robić na odciężku. Tak jak mówiłem, lecimy sobie z rozlewaniem gnojówki. W sumie już kończymy bardziej już tą akcję, bo no, ogólnie szybka ta akcja poszła. Ogólnie, jak jesteśmy ugadani, jest to dzierżawa koło 20 arów. Za tą dzierżawę będziemy płacić 1200 zł rocznie. Ogólnie pieniądz raczej nieduży w porównaniu do tych wszystkich dzierżaw, które są no po prostu typowo, no już w modzie. To ogólnie cena jest tak w miarę rozsądnie dana, więc ogólnie będziemy płacić 1200 zł rocznie. Ogólnie wstępna cena żadna nie było, żadnej tam ceny i te sprawy, po prostu typowo znajomi, więc on po prostu mi wdzierżawił, wiadomo, Krzysiu.
wydzierżawił, bo no, posiał tam łąkę, bo i tak powiedział, że musi nie opłaca na tamtym polu robić, więc po prostu mi tą łąkę tak jakby oddał w dzierżawę. Nie narzekam, bo akurat siano mi się akurat przyda, bo ogólnie no, sytuacja z sianem no, w tym sezonie już jest nieciekawa. Ogólnie w tamtym sezonie trochę się pokusiłem, żeby wiadomo posprzedawać tego siana. Czy to był błąd, czy to nie był błąd? Po części może tak, po części nie. Bo ogólnie w tym momencie no, mamy kwiecień, no krowy trochę zeżarły tego siana, zaraz wskoczymy sobie na górę i żeby wam to pokazać, bo no trochę ta, jakby to powiedzieć, trochę tego siana ubyło, no i również ubyło wiadomo takich rzeczy jak, to były bzygowe oczywiście, słomy, więc to są dwie rzeczy, które no trochę ich ubyło. Zaraz wiadomo wskoczę na górę i wam pokażę, poczekajcie, podpinam oczywiście bladzisza, ponieważ dzisiaj polecimy jeszcze z opryskami, bo ogólnie dzisiaj no wiosna pełno parą, siewy, gnojówka i jeszcze opryski. Wiadomo, na ostatnim odcineczku sobie sialiśmy również, tak jak mówiłem, owies. No i na tym owsie niestety wykiełkowały, na tym wiadomo, na tym nowym polu, niestety wyszły chwasty, bo najprawdopodobniej nie była tam robiona orka, więc wiadomo, będzie trzeba pojechać i tam opryskać, żeby było elegancko. Ogólnie jak widzicie, te krówki pięknie tutaj, ładnie, elegancko słomy mają porozrzucaną. Ogólnie wchodząc na górę, jak widzicie, no tego siano jest mało. Ogólnie krowy, tak mniej więcej jak to liczę, chyba zżerają około 5, chyba około 10 belek kostek, wiadomo, miesięcznie. Ogólnie jest to dużo. Mamy teraz jeszcze maj, czerwiec, najprawdopodobniej do lipca, dopiero w lipcu będą żniwa, no i tego siana, wiadomo, ubywa. Słomy również ubywa, jestem ogólnie w szoku, że jakoś więcej tej słomy idzie. Tej słomy trochę ubyło, bo no, była praktycznie dotąd, a jak widzicie teraz jest praktycznie do połowy, więc trochę tej słomy ubyło, ale wiadomo, trzeba się tego pozbyć, żeby, wiadomo, mieć gdzie robić i wrzucać te zapasy, więc ogólnie zamkniemy sobie tą oborę, żeby tutaj nie uciekły niczym coś podobnego, czy coś nieważne. A my zasiadamy sobie oczywiście do naszego nowego nabytku. No, tylko trochę, oj, czekajcie, pierwsza rzecz, trochę przyciszyć, sorry, że przyciszamy te dźwięki. No i niestety ta siódka się tak drze, żebyście mnie praktycznie w ogóle nie słyszeli, a tego wiadomo bym nie chciał. Wiadomo, fajnie jakbyście, wiadomo, coś tam chociaż drobiny mnie słyszeli. Mam taką nadzieję, że się uda. Ogólnie siódka mi się strasznie podoba. Tak jak mówię, chyba wam też się spodobała, więc wiadomo, się z tego powodu bardzo, bardzo, bardzo cieszę. Więc tak jak mówię, z tym zapasem siana może być różnie. Mam nadzieję, że wystarczy. Już wiadomo, zobaczymy jak to wyjdzie. Ogólnie tak, bierzemy sobie nadłużkę. Dobra. Nikt nie jedzie raczej. Lecimy sobie oczywiście na poletko. Tam, gdzie ostatnio uprawialiśmy. Trochę może głupotę zrobiłem, że teraz pojechałem tutaj, bo na ostatnim ciężko uprawialiśmy. Ale dobra, możemy pojechać tutaj, nic się nie stanie. Teraz chyba te siewy tak szybko pójdą, że nawet człowiek nie zobaczy, a wiadomo, zostanie ta robotka zrobiona. Ale akurat tutaj chyba spoko będzie to wyglądało, jak mi się tutaj sąsiadzie pracują, bo to jakby się sąsiad chyba sobie sieje, czy coś w tym stylu. Dobra, się, dobra, elegancko. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ta siódka dostanie kolejny odcinek przypału. Przez tym siewnikiem to raczej ciężko nie ma, nie? Tak mi się wydaje. Więc akurat siewnik to akurat chyba lekka praca dla niej. Tak mi się wydaje. Chyba, że tam sąsiady. O, proszę bardzo, tam sąsiady robią. Całkiem spoko. Te sąsiady się chyba. Tutaj proszę bardzo, siewy robią. O, tutaj proszę bardzo, Konradek Krzysiu, siewy kukurydzy. A tam Maruś siewy. Ciekawe czego, ale podejrzewam, że też soi. Ogólnie tak jak widzicie na ekranie, nowa uprawa wchodzi na rejon, jeśli tak można nazwać. Wiadomo, soja. W końcu pierwszy raz praktycznie na gospodarstwie. Nie praktycznie, tylko tak by było. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ogólnie soi będzie siane w tym sezonie około 60 arów, jak dobrze pamiętam. Czy to jest dużo czy mało? No tak raczej całkiem sporo, powiem tak. Te poletko, wiadomo, pole 35, tutaj jest około 40 arów. Jeszcze tam te drugie, tam za tym wielkim skupem, również tam dziesiane, więc tam jest 20, czy też 40, czyli ja to by wychodziło, że około 60 arów tutaj jest. I z tych 60 arów, wiadomo, tej soi będzie zasiane, więc ogólnie całkiem sporo. Więc się cieszę, że wiadomo, ta robotka będzie. Dobry, dobry! O, proszę bardzo, witam serdecznie. Dobry, dobry, sąsiad. A poczekaj, sąsiedzie. Co się stało?
Halo, halo? No. Dobry? No, cześć, cześć, no. Co tam, sąsiad? No. Co tam u mnie sąsiad? No, a nic, dobrze, ale się pytam ciebie. A, tam nie, płacisz za to dzierżawę teraz, nie, czy tam słuchaj, za rok? Ogólnie z pieniążkami trochę jest słabo. To za rok, nie? To jakby po roku ci płacę tam 1200, tak jak się umawialiśmy, nie? No wiem, że piękną klapkę mam, wiem, też mi się podoba. No tam ogólnie została rozrzucona ten, więc ten, już pierwsza robota była zrobiona, nie? Wiem, że fajny ten No, psyk, no, no. też mi się podoba, nie? No, ale nie musi się bawić jak coś mordeszka, nie? Ogólnie co, siejesz, nie? Wyjmij te widły, bo niepotrzebne mi są. Co, tam robisz usługi u tego? Zaszik, o. Znasznik, no, tak, no, tam u Marusia jeżdżę. No, no, no. No dobrze, jak ta robotka idzie, dobrze? A, bardzo Zostaw dobrze. Zostaw tu. No. Gdzie teraz jedziesz? A, tam na atomowe paleto. Tak się do no. Łukasa jakiegoś jedzie i tam do ciebie, do Staśka, nie? No coś mówił o jakimś Łukasie, ale nie wiem, o co mu chodziło. No, to też nie wiem. Dobra. Zamknij mi tą klapę, bo świątka naprawdę się nie grzeje przy tym siewniku, do tego siewnika. No. Nie zapali się jak coś, nie? Dobra, jedź trzymaj się, cześć. Robotę. No, trzymaj się, trzymaj się. Matko Boska. Ale głośno, ta świątka. Nerwy zepsuje oczywiście jak zwykle. Ale dobrze, może być. Bo to jest sąsiad, ma być nerwy psuć. Ale no nieważne, ogólnie robotka idzie elegancko. Więc widać, jak sąsiady się tutaj dorabiają powoli. Tutaj jeden na usługi sobie jeździ. Ale dobrze, dobrze, niech sobie jeździ. Na czym coś tam skończyłem? Nie pamiętam. A, o tej soi. To ogólnie soja, 60 parów, około 60 euro do siewu, więc ogólnie całkiem sporo. Ale mam nadzieję, że całkiem spoko na tym wyjdę, mam taką nadzieję. Pierwszy raz wiadomo się bawię tutaj na tej serii. Zobaczymy, jak mniej więcej tej soi będzie sypać. Ogólnie ziemia jest chyba jedna z lepszych, jak dobrze pamiętam. Czekajcie, zaraz wam powiem oczywiście. Wchodząc tutaj to 122%, a tutaj jest około 120%, więc ogólnie ziemia jest bardzo dobre. A to jeśli chodzi o łączkę, to łączka jest no, w miarę tragiczna. Minus 89 wiadomo ziemi. Mówię, że tam akurat ta łąka jest, ma raczej słabą glebę, ale tragedii nie ma, powiem tak. Wracając do tego całego wątku, to ogólnie soi jest 60 tarów na bardzo dobrej ziemi. Mam nadzieję, że sypnie ładnie. I zobaczymy, ile zarobimy. Czy wyjdziemy na tym na plus, czy nie? Tak jak mówię, pierwszy raz w tą uprawę idę, więc mam nadzieję, że wiadomo, coś z tej uprawy zarobię i nie będzie potem trzeba, że nie będę potem żałował, że wiadomo, w taką uprawę sobie poszedłem bardziej, tak, oczywiście poprawna polszczyzna, te sprawy, staram się jak najlepiej mówić, ale nie wiem, czy czasami to wychodzi, czy nie, ale no nieważne, to tylko filmik, nie musi być to jakoś profesjonalnie, tak mi się wydaje. Na jakichś tam zajęciach nie jesteśmy, czy coś im sylwane, nieważne, bo odbiegłem w ogóle od tematu, więc nie było generalnie tematu, tak, pewnie mojej wypowiedzi, super. Tutaj proszę bardzo, sumcie z tym nowym zatorkiem, z nowym, bardziej z wyremontowanym. No, widzę, ładnie się tam drobi się, że wyremontował sobie tego zatorka, całkiem spoko wygląda, ale no, tak, ogólnie świątka, zakochany jestem, nie? Tak jak wspominałem, chyba drugi raz, jakby ta seria dostała trochę, tak jakby trochę drugie życie. Tak jakby teraz mi się bardziej aż tutaj chce grać i nagrywać. Więc to po pierwsze, tym bardziej jak taki odzew pozytywny po ostatnim filmiku, to już w ogóle bym cały czas nagrywał tę serię, tak naprawdę byście mogli dostać codziennie te filmy z tej serii. Wiadomo, po jakimś czasie by w końcu mi się znudziło, więc raczej takiego maratonu z jednej serii nie dostaniecie. Wiecie, o co chodzi, ale ogólnie teraz na pewno mi się bardziej będzie chciało, wiadomo, tą serię nagrywać. Ogólnie, czy coś jeszcze chciałem powiedzieć? Nie pamiętam. No ale nieważne, robotka ogólnie idzie ładnie. Z tymi chyba zapasami poruszyłem temat, bo na pewno chciałem ten temat poruszyć. Ale czy coś jeszcze? Właśnie nie pamiętam. Właśnie to jest dobre pytanie. Coś miałem powiedzieć, ale niestety tamten... Nie wiem, był brzydko, ale czy się niestety przyjechał i... mnie wybił z tropu, a też miałem jeszcze poruszyć temat, ale no nieważne. Ogólnie tak jak w sumie wspominałem, pieniążki są słabe, znaczy słabe. 2700 na koncie. Czy one są tragiczne? Wiadomo, mogło być zawsze więcej, ale z drugiej strony, tak zawsze musi być, ale bez kredytu jesteśmy, więc praktycznie jesteśmy cały czas na zero. A jakieś tam pieniążki, wiadomo, i tak zarobimy z jedną naszych krówek, które no tego mleczka ogólnie tworzą na pewno i będą tworzyć coraz więcej. Bo ogólnie tutaj można śmiało powiedzieć, że proszę
was bardzo serdecznie. Pokażę wam zaraz w dzienniczku moim, że tutaj, proszę bardzo, zaraz nowe cielaczki będą. Ogólnie teraz patrzę, to 2, 4, no ogólnie 6 sztuk krów będą się, wiadomo, cielić. Wiadomo, 4 krowy, no i 2 jałówki. Więc ogólnie trochę tego będzie. Więc ogólnie trochę tych pieniążków, trochę tego, wiadomo, jak się ocielą, no to akurat trochę tego zwierzyniec tam się troszeczkę powiększy. Ogólnie zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja. Ogólnie chciałbym to wszystko chować. Wiadomo, jak będą jakieś byki, no to byki raczej na sprzedaż pójdą. No bo akurat byki nie chciałbym pójść, bo dla mnie to tam byki tak trochę, no trochę głupota, znaczy głupota. Mówię, że głupota, fajnie, żebym kiedyś w byki poszedł, ale ogólnie to chyba trzeba mieć takie inne pomieszczenie, bo tak trochę średnio, żeby trzymać jałówki, krowy, wszystko, cielaki w jednym pomieszczeniu z bykami, tak mi się przynajmniej wydaje, tak trochę tak mi się wydaje, że to jest taka trochę głupota, no to jakoś, nie wiem, czy to jest video jakoś mam, nieważne, więc ogólnie taka trochę głupota, żeby wiadomo takie trzymać. Ogólnie na pewno będę chciał kiedyś wybudować nową oborę, jako nowy budynek. Czy się uda, zobaczymy. Ale na przykład w tym nowym budynku na przykład chować krowy, takie już mleczne, w wcześniejszym stylu. A w tym starym, wiadomo, chować byki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale tak jak mówię, zobaczymy, jak to wyjdzie. Zależy wszystko od pieniążków. Ogólnie takie plany na zakupy, no do tych trochę planów jest. Na pewno możecie się spodziewać. Nie wiem, jeśli ktoś się interesuje, ale może ktoś się interesuje, nieważne. W tym sezonie około 2 nabytków raczej powinno się pojawić. Mam już jakieś tam pomysły, rozglądam się nad pewnymi rzeczami na gospodarstwo. Nie chcę się oczywiście wygadać, no bo po co się wygadywać dokładnie. Także tak, znając moje szczęście, to i tak się wygadam. Ogólnie zobaczymy, jak to wyjdzie, tak jak mówię, z pieniążkami. No akurat, no nie ukrywam, na pewno kiedyś ich weźmie, zostanie na pewno na te maszyny, wiadomo, wzięty na żniwa, na pewno koło 5 na pewno zostanie wzięte tego kredytu, raczej nie więcej, ale koło 5 na pewno tego kredytu zostanie wzięte, raczej nie więcej, tak jak mówię, bo no przydałoby się, wiadomo, te 2 rzeczy zakupić, żeby, wiadomo, sobie ułatwić sprawę, ale zobaczymy, wiadomo, jak to wyjdzie i zobaczymy, jak to wyjdzie z pieniążkami, ale akurat o to się martwić nie muszę, bo bank czeka na pewno otwarcie. On na pewno, jak będę chciał wziąć pożyczkę, to oni nawet, podejrzewam, że nawet z dywanem do mnie wylecą, żeby pokazać, bo akurat jestem chyba na tej wsi jedyny, który jeszcze nie wziął tej pożyczki, więc oni mnie przywitają normalnie z kwiatami, ze wszystkimi, co może wiadomo być. Ale nieważne, dobra, sobie kończymy się, by elegancko skończone. 6 litrów nam zostało, 3 gramów, więc ogólnie dużo, niedużo, ale raczej powinien tam te poletko jeszcze starczyć. Więc ogólnie tak, elegancko została, wiadomo, opisana tutaj ta soja. Na tym poletku teraz jesteśmy na drugie. I ogólnie, którą mamy minutkę? 20, więc akurat elegancko. Polecimy sobie, wiadomo, skoczymy jeszcze sobie z tymi siewami. Potem zapryskamy, no i by było elegancko. Wtedy taki odcinek jeden by był przed elegancki. Ogólnie, dobra, czekajcie, oczywiście. O, dobra, że zjeżdżę. Może trzeba, tutaj sąsiad sobie sieje. Tutaj kolejny, proszę bardzo. To jest sąsiad kończy już siać, proszę, ale to elegancko, to jest sąsiada, mi robota idzie. Drugiemu też, a sobie tutaj polecimy. Ogólnie bym przez sąsiada pole pojechał, no ale jak tam już kukurydzę mam obsianą, to nie będę ubijał tych ziarek, jeszcze leci stałem do mnie z kukłami czy czymkolwiek. Nie chcę mieć tam jakiegoś tam problemu sąsiada. Wiadomo, o co chodzi. Dobra, podejrzemy. Nie, tym poletku nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem na odcinku. No, chyba no, trochę czasu minęło, bo nie pamiętam, kiedy taki video tutaj ostatnio robiłem, ale trochę tego czasu na pewno minęło. Znowu, tak jak, jeśli tak można to nazwać, na poletko, wiadomo, o co chodzi. Ale tutaj się przykopało wszystko, ale tutaj projekt mogło się przykopać, bo w ogóle, wiadomo, jak widzieliście, no to trochę śniegu napadało w zimę, więc no trochę tego błota było, trochę tej wody było. Więc nie dziwię, że tam się trochę stoi tej wody, ale mam nadzieję, że trochę tam, że przeszkadzać nie będzie. I wiadomo, się tam nie utopimy z śrubką, bo to będzie, wiadomo, słabe, jakbyśmy się utopili. Ale wiadomo, co chodzi. Dobra, to sobie cofamy. Dobra. A
tutaj akurat siebie, to długo nam nie, na pewno nam długo nie zajmą czasu ogólnie, a raczej szybko nam to powinno pójść, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo tutaj co? No tutaj mało robotki tak naprawdę zostało i będziemy mogli polecieć. Ogólnie dzisiaj na pewno, czy dzisiaj dłuższy odcinek, ogólnie no, widzę, że około 30 minut i tak będzie. Więc ogólnie nie jest jakiś mocno krótki odcinek, tamten odcinek ostatni też około 30 minut, jak dobrze pamiętam, miał. Więc nie wiem, ogólnie całkiem chyba dobre długości materiałów nagrywam. Możecie oczywiście napisać w komentarzu, co o tym sądzicie. Oczywiście wolę na przykład takie krótsze, w sensie, że na przykład 15 minut, bo wiem, o którym, że mam pewien youtuber, nie będę mówił nazwy. Po prostu nagrywa sobie po 15 minut takiego odcinka, wiadomo, trzeba być wiadomo, jakby to powiedzieć. Jak to nazwać? Trzeba być wiadomo, jak o co chodzi, nie? No nieważne, nie było tematu, ale ogólnie możecie napisać w komentarzu, co o tym sądzicie, czy na przykład takie filmy, takie długości tych filmów, czyli około 30 minut, nawet czasami 40, wiadomo, zależy jak to będzie z robotą, czy wam się na przykład bardziej podoba, czy jednak byście woleli na przykład jakbym nagrywał krótsze filmy, chociaż wiadomo, dla mnie było nawet wygodniej nagrywać krótsze filmy i jest przynajmniej. Myślę, że tak krótszych filmów to tak nie wiem, czy bym chciał. Ciężko by się było na pewno się przestawić, żeby wszystko w takim malutkim, takim krótkim filmie wszystko zrobić. Wiadomo, wtedy raczej bym nie robił 10 akcji, no jeśli, no wiadomo, w cudzysłowie można to powiedzieć, ale no, nieważne. Na przykład 10 akcji bym raczej nie wykonywał, tylko na przykład maksymalnie jedną, maksymalnie dwa, dwie akcje, ale możecie napisać w komentarzu, co o tym sądzicie. I wiadomo, dwie, ale na pewno krótkie. No ale wiadomo o co chodzi, tak. Oczywiście, że tak. No. Tak elegancko tutaj robotka idzie. Elegancko, dobra, puszczamy sobie. Jak jest dzisiaj troszeczkę późniejsza godzinka z nagrywań. Uuu, tak mi ściąga, ja się odwiedzę. Na górka? Dobrze, ale trochę mi ściągnęło. A co to by? Dzisiaj troszeczkę późna godzinka, tak szczerze. Rzadko nagrywana jest. Rzadko jest ogólnie nagrywany odcinek, tak mi się wydaje. Dla mnie w ostatnim czasie, żeby o 21.51 był nagrywany odcinek. Ogólnie raczej rzadko to się zdarza. Przynajmniej nie pamiętam, kiedy ostatnio nagrywam tak późny odcinek. Wiadomo, nagrywany jest trochę, może nie na zapas, bo to na kolejny dzień. Mam nadzieję, że dostaniecie ten odcinek w sobotę. Jeśli tak, to oczywiście życzę wam miłej sobotki z życzeniem synu. Raczej miłego w sumie wieczorku, bo raczej wiadomo, dostaniecie wieczorem ten filmik. Więc ogólnie tak jak mówię, życzę wam miłego wieczorku, jeśli to oglądacie, albo rana, zależy kiedy tam wiadomo to oglądacie, albo nocy, bo to wiadomo, filmik pojawi się o 18, a kiedy dokładnie będziecie to oglądać, to wiadomo tego, nie wiem, ale nieważne jak, gdzie, czy cokolwiek, wiadomo, życzę wam wiadomo miłego dzionka, o, to będzie najlepsze, bo wtedy powiem jako wszystko, kurde, jest problem panowie i panie, jeśli to jakieś są, że no mamy problem z tym, że chyba nam nie starczy nasion. No trudno. No będzie trzeba wiadomo dojechać i wiadomo. No, będzie trzeba wiadomo dojechać tutaj i dosiać. No więc wtedy nie starczyło. No ale cóż, tak czasami bywa, że czasami nie starcza. Dojedziemy choć do końca, dojedziemy. No taki jeden przejeździk, masakra. Najgorsze uczucie, nie? Nie starczy ci na jeden przejazd. No ale cóż, tak czasami bywa. Nie wszystko jest wiadomo wymierzone na stop, wymierzone idealnie, więc to jest sobie, zjeżdżamy w takim razie i będzie trzeba wiadomo trochę tak na czym dorobić. Mi tam trochę tego soi mam, bo musiałem zakupić nasiona. Ogólnie się nasiona zostały zakupione typowo z centrali. Już, no wiadomo, nie ma co tam kupywać i robić jakby swoje nasion, tak mi się wydaje, jeszcze nie, tempowo, jeśli jest to pierwszy sezon, no wiadomo, trzeba zobaczyć. Wiadomo, najlepiej zobaczyć, jak już te nasiona są takie, no bo ty tu jedziesz, tak? No, to jest tak typowo. To pierwsze takie, wiadomo, zachodzi. Dobra, sobie tutaj dojeżdżamy. Przecież sobie, a co chciałem tutaj, to już wrota. O, o dobra, to jest środka, nie będzie przeszkadzać, raczej na pewno nie. Dobra, zasiadamy sobie do Władka w takim razie. O, proszę bardzo, piękny Władek, oczywiście, co robiłem pierw. Ogłaszamy dźwięki, bo to jest najważniejsze. Bo akurat Władek jest trochę za cichy. Ogólnie bawiłem się, chciałem się zabawić z dźwiękami, ale niestety no... potrafię przerabiać niektóre mody, ale akurat już aż tak bardzo to
Znaczy, w ogóle nie znalazłem, gdzie to jest, tylko wiadomo, muszę się tam trochę bardziej pobawić i zagłębić w ten temat. Ale na pewno trzeba tą świnkę przyciszyć, bo ogólnie to jest, no, tragedia, ona się strasznie drze. Aż uważam, że za bardzo. Wiadomo, fajnie klimat i te sprawy, jeśli wiadomo, ciągnie się, wiadomo, świnka się trochę drze. Wszystko fajnie, ale wiadomo, przydałoby się, żeby trochę ten... Żeby wiadomo, trochę tej... Ta świnka była trochę ciszcza. Zobaczymy, czy się uda, czy nie. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie, ale to będzie trzeba się bawić trochę w klikach, trochę bardziej. Ale jeśli się uda, to na pewno taka opcja, będzie trzeba taką opcję poszukać i taką opcję sobie wykorzystać, żeby trochę to przyciszyć. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale zobaczymy, więc tak, lecimy sobie oczywiście na to nowe poletko. Na te oczywiście, które w ostatnim odcinku zostały zakupione. Wiadomo, typowo przed odcinkiem zostało zakupione, bo nie będę pokazywał, jak wygląda kupienie. Znaczy tak się nie mówi, ale nieważne, jak wygląda kupowanie pola. O, teraz może bym trochę lepiej powiedział. Ale no, czekajcie, o, dobra. Proszę bardzo. Do pola, dokładnie. No wiem. Ojej. Panie i panowie. Dobra, to jest brzydki screening jeszcze, chociaż. O, sorry, widzę, że ten, ale no, podoba mi się ta, nie? Ja akurat nie wiem, co jak co. Ale tak mi się podobały te tekstury i w ogóle wszystko, jak wygląda, że jestem w niemałym szoku. Proszę bardzo, tutaj siedzi ten. Dobra, tutaj zdjęcia fotografii, wiadomo, trzeba się dobrze bawić. Ojej, jeszcze ten słup, nie? No święty, co on robi? No patrz, po mojej mowsi jeździ, no. Ale go kiedyś muszę chyba skasować, nie? Nie zapłacę mu za tą dzierżawę, nie? Złodziejowaty to. Jak nie jeździ pod owsie, to wszystko wytretuje, nie? Nie, trudno, nie będę mu płacić za to dzierżawę, tak robi. Że tyle, co on mi szkód narobi w tym gospodarstwie, to sami nie wiem, czy to się opłaca przez niego. No, nie śmieję się, ale tak jest. Ładnie. Przez niego to zbankrutuje, powiem tak, widzowie. No ale cóż. Wiadomo, dróg niestety nie zrobili, no ale wyraźnie chłopak nie widzi, no ale no cóż, tak czasami nie bywa. Więc trzeba się przejść, albo po prostu nie płacić mu. Ogólnie, no tak jakby się trochę takie chwasty już, ogólnie jakieś tam jakby takimi plecami wywaliło trochę te chwasty. Wiadomo, normalna rzecz, nie zawsze po całej całości, no nieważne. Wiadomo, po całości tych chwastów ci nie wywali. Wiadomo, to czasami są miejscami, jak na przykład w tym wypadku. Ale to całkiem spoko wygląda, tak uważam. I ogólnie nie pamiętam, kiedy ostatnio opryski na tej serii były. Nie pamiętam, nie przypominam sobie tak szczerze. Wiadomo, to jest dopiero trzeci sezon już, jak się przypomnę, nawet nie dopiero, ale no, trochę tych sezonów już było na tej serii. I no szczerze, tych oprysków nie pamiętam, kiedy były ostatnio. Znaczy na pewno były na pewno jakieś opryski, bo no, na pewno, bo wiem o tym, że w opryskiwaczu był już środek chwastobójczy dodany. Ale kiedy dokładnie, to w sumie tak szczerze nie pamiętam, już nie przypominam sobie, wiadomo. Ale no, dokładnie. Więc fajnie, że taka akcja pojawiła się. Bo naprawdę, jak tak człowiek od czasu do czasu, wiadomo, na jakąś akcję pojedzie, naprawdę, aż człowiekowi się, wiadomo, morda cieszy, że taką akcję może sobie wykonać. A jeszcze taki Władek pięknie jeździ i ten opryskiwacz, no to co jest, cud, miód i orzeczki wręcz, żebym mógł powiedzieć. Ogólnie tak to mniej więcej by wyglądało. Dobra, ostatni przejazd. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Piękny zestaw. Ogólnie tutaj pięknie to wygląda, nie? Te drzewka i te sprawy. Fajnie to wszystko wygląda. Ale tak szczerze, Władek trochę ma ciężko. Nie ukrywam, aż to w szoku. No trochę Władek czuje to. Nie będę tylko opryskiwać, a jednak trochę chyba dostaje po dupie przez ten kawałek. Że trochę pod tą górkę, no trochę czuję. Chociaż też może, tak jak mówię, być trochę zimno. Zimno też może być, chociaż 12 stopni dzisiaj jest. A może być trochę mokro, więc Władek może trochę omielić, tak można by śmiało powiedzieć. Obuksować, czy coś w tym stylu, nie wiem, czy to tak się mówiło. No nieważne, bo po prostu pomielić tymi kołami przez, wiadomo, te błotę. Bo trochę tego, no trochę jest mokro, nie będę ukrywał, bo tak jak mówię, po tej zimie i po tych deszczach, bo ogólnie trochę w marcu popadało jeszcze. No to trochę tego błota może być, ale no nieważne, tym się nie zamartwiajmy. Najważniejsze, że wiadomo, ten Wladimirec, wiadomo, nie
utonął, jeśli tak można śmiało powiedzieć. Więc co, ogólnie jeśli wam się ten filmik spodobał, trzecie pensje w górę. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału, również oczywiście Konradka kanału, jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje go, to oczywiście tam serdecznie zapraszam. No i co, zapraszam również was na Discordzik, link macie wiadomo w opisie. No i co, do kolejnego odcinka, na razie trzymajcie się. Cześć!